Rafale, czy pamiętasz najgorszą randkę, na której byłeś? Pytanie, czy mówimy o tych przed programem, czy w tych programie? W ogóle w twoim życiu. Ten program też oczywiście się zalicza. Co najgorsze? Nie wiem, kiedy się zaskoczyłem na spotkaniu, kiedy przyszła dziewczyna, która była trochę inna niż przewidywałem. Mhm. No to była trochę randka w ciemno, pierwsze zapoznanie. No catfish tak zwany. Tak, tak. Po prostu. Okay. Ale jakby było fajnie, energia była okej. Okay. No ale jednak nie mój typ, więc dalej się to nie potoczyło. Mhm. A jeżeli chodzi o najlepszą? To ciężko w sumie, bo i można powiedzieć najlepsze to te spontaniczne, które były. Mhm. Też były takie przyziemne, domowe, też były fajne. Nie wiem, nie mam w sumie odpowiedzi na to. Jakby każda miała coś innego, wyjątkowego w sobie, ale myślę, że pamiętam dobrze swoją w Przestworzach. Przypieczętowana skokiem ze spadochronem, więc była bardzo udana. A no to da, z pewnością, bo to nawiązuje jednak do twoich pasji, prawda? Jeżeli druga strona też ma takie same, no to myślę, że jednak to może pyknąć, że tak powiem. To była próba wprowadzenia do mojego świata, więc bardziej w ten sposób, ale duże emocje przyciągają podwójnie, bo tak to działa, że kiedy się dzieje dużo rzeczy, które mamy w sercu, jeszcze to jest drugą osobą, to później wiadomo jest zbliżające, zacieśniające relacje, więc ja jestem fanem takich randek. Tutaj w programie, w pierwszym odcinku, który właśnie obejrzałam przed chwilą, widziałam, że zapoznawałeś się z kobietami, które nie były z tego świata show biznesu. I powiedz mi, czy ty właśnie wolisz się spotykać z takimi, czy może z takimi rozpoznawalnymi? Czy to w ogóle ma znaczenie? Co to jest ciekawe, bo wydawało mi się, że niekiedy te niektóre dziewczyny były nawet bardziej z tego świata, przynajmniej lepiej się czuły w nim momentami, więc te poznania były dość różne. Z niektórych niewiele pamiętam, bo to było dużo różnych fajnych, nowych emocji, ale też takie, które sprawiały, że tak miałem trochę, dużo się działo, kamery, to wydarzenie dzięki dla nas jako uczestników i to możliwość poznania tych kobiet, szczerze, na randkach to było czuć, że można było bardziej poprowadzić i wprowadzić te dziewczyny do tego świata, ale na tym evencie ja miałem wrażenie, że tam brylowały, więc czuły się chyba nawet pewniej ode mnie. Wiedziały, w co wchodzą po prostu. Tak. A na podstawie twoich doświadczeń i tego, że na przykład twoje życie jest komentowane na portalach podcasterskich nie tylko, czy teraz będziesz na coś uważał? Bo pamiętam, że jak na przykład byłeś z Marceliną Zawadzką, to było komentowane i rozstanie i tak dalej. Czy teraz na przykład przy nowej miłości byś tak pokazywał tę relację na Instagramie, czy może byś się powstrzymał od czegoś? Wiesz, generalnie ta relacja była dość burzliwa, medialnie nawet, i my się nią nie dzieliliśmy z opinią publiczną. To, że różni panowie na nami jeździli w różne miejsca, to już swoją drogą i pojawiały się różne artykuły. Paparazzi nie dawali spokoju. No, Marcelina, no to Marcelina Zawadzka, wiadomo, więc jakby siłą rzeczy różnica wieku to było bardzo interesujące dla mediów, przeszkadzające nam trochę, bo chcieliśmy jakoś funkcjonować obok tego, ale na, jakby podsumowując, tamten okres był bardzo burzliwy i no, na pewno był dla mnie nowy i wyjątkowy. Do dzisiaj go pamiętam dobrze, więc nawet dzisiaj czasem coś mi się przewinie, nawet jakieś stare zdjęcia, więc mimo że nie dzieliliśmy się nimi, to one były. W sieci były różne zdjęcia i to nie zrobione przez nas, więc kiedyś to pokażę wnukom. Mam jeszcze pytanie, czy w ogóle wierzysz w przyjaźń po rozstaniu i czy może utrzymujesz kontakt ze swoimi byłymi miłościami? Wiesz co, jakby zawsze dotychczas kończyło się to w dobrych relacjach, zawsze możemy na siebie liczyć, to jest fajne, myślę, że zdrowe i dojrzałe, ale jakby z biegiem czasu, no nie przetrwało dotychczas próby czasu taka relacja, jakby jest okej, ale nie chodzę do knajpy ze swoimi byłymi, to nie jest normalne. Może gdzieś tam spotkam czasem, ale to tylko w ten sposób, więc czasem się zdarzy, ale żebym to inicjował. Myślę, że jak zamykam jakiś etap w życiu, to fajnie go zamknąć rzeczywiście konkretnie. Mimo że nigdy nie było wojny po fakcie, więc zawsze w pozytywnych relacjach. Okej, a jak na przykład pojawi się na celowniku taka idealna dla ciebie kandydatka, to interesuje cię jej przeszłość związkowa, czy na przykład badasz, z kim była i tak dalej, pytasz ją o to, czy raczej zamknięty rozdział? Nie, to jest kopalnia wiedzy, my możemy się dowiedzieć wtedy, z kim mamy do czynienia, ale też wiem, że pisze życie różne scenariusze, więc jakby nie sugeruję się tym, choć dużo to mówi i z perspektywy czasu wiem, że nawet bardzo dużo, niekiedy, ale na dzień dzisiejszy, co ja ci mam powiedzieć? Robię mały research, jak każdy skanuje trochę, ale to jest, wiesz, to jakby jest, wiem, że to jest przeszłość. Ja wiem, że ludzie mają różne swoje chwile, więc jakby nie biorę tego pod uwagę bardzo, ale jakieś tam lekcje, wiesz, zawsze można wyciągnąć z takich różnych rzeczy z przeszłości, więc zdarzyło się. Zdarzyło się. Robić tak. Research i stalkować po prostu. Czasem nawet dużo docierało do mnie gdzieś, więc wiesz, jakby to jest normalne, no, wchodzisz w nową relację.
Wiąże się to też z twoim zainteresowaniem dużym na początku, tym bardziej. Ja jestem bardzo ostrożny, że tak powiem, bardzo. I tak jak widzisz, miałem różne relacje, ale nie za wiele było o tym w sieci, bo jakby mam ten świat, w którym funkcjonuję, ale sfery prywatne, no, nauczyłem się, że może lepiej trzymać je dla siebie, bo to jest zdrowsze. Ja wiem, że gra w show biznes jest zupełnie inna, wiem jak to robią inni, ale ja w tym tak naprawdę nie tkwię, więc nie lawiruję pomiędzy, wiesz, jakby to jest mój świat, moja oaza, ja sobie tam funkcjonuję w swoich sportach. To, że się czasem pojawię w telewizji, to jest fajne, daje mi szansę się rozwinąć, poznać ludzi, ale żebym ja w ten sposób tworzył wokół siebie zamieszanie, myślę, że to nie ma sensu na dłuższą metę dla mojego zdrowia psychicznego, bo sensu. Jak najbardziej to rozumiem. I moje ostatnie pytanie dotyczy tatuaży. I byłbyś w stanie wytatuować sobie imię wybranki twojego serca? Wiesz co, myślę, że dałoby się. Ewentualnie później byłby problem, jakby się coś skończyło, żeby znaleźć taką samą, która by odpowiadała. Byś się sugerował imieniem. Ale... Bo ludzie robią takie rzeczy. Ja mam luźne podejście do tatuaży i wiem, że dla wielu może być to... Może nie, że złe, co powiem, ale po prostu takie lekkomyślne, ale dla mnie tatuaż, jakby mam ich dużo, więc na dzień dzisiejszy podchodzę do nich lekko i z dystansem. Mam wiele tatuaży, które może już bym dzisiaj ich nie zrobił sobie, ale wiem, że też są wyznacznikiem jakiegoś momentu w życiu. Czyli jednak coś symbolizują, tak? Tak, to nie są losowe wzory. Ja nawet na przykład na dłoniach mam ostatnio, tatuowałem handpołkiem i była wokół tego burza, że to jest niehigieniczne i tak dalej, ale w ogóle kiedy spojrzę... Ale chyba zakażenia nie ma, palec nie odpadł. No jeszcze nie, więc... Jeszcze nie odpadł, ale słuchaj, zawsze kiedy spojrzę na tą dłoń, to wiele dobrych wspomnień wraca, więc takie dziary są spoko, więc jakby ja mam luźne podejście, tak jak mówię, ale żeby zrobić sobie dziara dziewczyny, no nie wiem, wiesz co, musiałbym to przemyśleć i rzeczywiście chyba być zakochany, ale byłem kiedyś bardzo, nawet raz i no, byłbym w stanie to zrobić. Tak. Proszę, czyli wszystko przed tobą tak naprawdę. Cześć wszystkim, z tej strony Rafał Jąkisz, zachęcam was bardzo gorąco, serdecznie, tak jak mi kazali, a może ja też was proszę, subskrybujcie Świat Gwiazdy koniecznie. Dzięki.